W imieniu organizatorów dyrekcji ArcelorMittal witam wszystkich szanownych jubilatów i zaproszonych gości. Który to już raz, kiedy w gościnnych progach restauracji Prowent odbywają się obchody Dnia Hutnika. Jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz mogę być częścią tej uroczystej akademii i towarzyszyć zacnym jubilatom. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przez dyrektora, gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Marka Adamczyka. Szanowni jubilaci, drodzy goście. Dnia 20 maja bieżącego roku minęło 15 lat od momentu prywatyzacji Huty Florian. To nasz zakład stał się częścią koncernu światowego obecnie ArcelorMittal. Koncern zainwestował blisko 125 milionów złotych na przestrzeni tych lat w zakład w Świętochłowicy, dzięki czemu staliśmy się potentatem w grupie w zakresie produkcji blach powlekanych organicznie. Produktów o dużej wartości dodanej. Pozwólcie, że przytoczę kilka najistotniejszych osiągnięć z tego okresu. Produkcja linii ocynkowania na przestrzeni tych 15 lat wzrosła z 250 tysięcy projektowanych do 380 tysięcy ton w bieżącym roku. Produkcja blach powlekanych organicznie w tym czasie wzrosła z projektowanych 90 tysięcy do 300 tysięcy ton rocznie, głównie za sprawą budowy nowej inwestycji, nowej linii powlekania, która miała miejsce w 2016 roku. W 2018 roku, czyli w ubiegłym roku, możemy powiedzieć, padł rekord produkcji na nowej linii powlekania, który wynosił 211 tysięcy ton rocznie. Poziom wysyłek wzrósł z poziomu 200 tysięcy ton do poziomu 400 tysięcy ton. W roku 2008 zakład w Świętochłowice jako pionier ArcelorMittal Poland zaczyna wdrażać metodologię produkcji klasy światowej, w skrócie WCM. I w roku 2013 osiąga brązowy medal pod przewodnictwem dyrektora Wojtka Koszuty. Dwa lata później kolejne wielkie osiągnięcie zakładu Świętochłowice, medal srebrny. I w grudniu zeszłego roku, 2018, praktycznie po ciężkiej przygotowaniach osiągamy medal złoty, który jest dla nas bardzo cenny ze względu na to, że praktycznie dwa zakłady w grupie ArcelorMittal mają ten poziom. Jest to zakład we Francji w Devr i Saragossa w Hiszpanii. Tak wiele zostało zrealizowane, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mamy ambicje osiągnąć poziom klasy światowej w roku 2023 jako zakład Świętochłowice. Obecnie jesteśmy dla wielu naszych klientów, których realizujemy dostawy, naszym głównym dostawcą i dostarczamy materiał na czas, o właściwej jakości, za odpowiednią cenę. Oczywiście ta droga nie jest usłana różami, ponieważ przed nami okres spowolnienia gospodarczego. Pomimo, że nasze instalacje w Świętochłowicach pracują ze 100% obłożeniem, widzimy, że produkcja części surowcowej w Krakowie zostanie tymczasowo zredukowana. Jak widać, nasza firma również musi się do tego dostosować, aby przetrwać ten trudny czas. Ponieważ lubię wyzwania, to cieszę się, że będę mógł współpracować z Wami, szczególnie w tym trudnym okresie, ale jestem spokojny, ponieważ wiem, że doświadczona załoga i kompetentna kadra kierownicza to kluczowy element sukcesu. Życzę Wam wszystkim, aby Wasze nabyte doświadczenie zawodowe, które za chwilę będziemy upamiętniać pamiątkowymi zegarkami, dało Wam satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy oraz możliwość realizacji Waszych własnych celów. W dniu Waszego święta chciałem Wam serdecznie podziękować za trud włożony w codzienną pracę i generalnie dziękuję i życzę miłego świętowania Dnia Hutnika. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz poproszę do mikrofonu o zabranie głosu, o parę słów panią Monikę Roznerską, dyrektora personalnego.
Z ogromną przyjemnością witam się z Państwem. Ja akurat w tej sali staję przed Państwem po raz pierwszy, albowiem co roku, wtedy kiedy świętowaliśmy Dzień Hutnika, ja byłam na nabożeństwie w kościele, tutaj razem z panami ze służb mundurowych, a tę część mniej formalną, bardziej może przyjemną, bardziej zbliżoną do państwa, do pracownika, zawsze obejmował mój kolega Stanisław Ból. Więc jest to dla mnie wystąpienie przed państwem premierowe. Z tym większą przyjemnością chciałabym zwrócić się do państwa. Już Marek mnie wyręczył, tak? Powiedział, w jak fantastycznym zakładzie, w jak fantastycznej firmie pracujecie. A ja mogę powiedzieć wam, że nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby tych medali, nie byłoby tego docenienia, gdyby nie wasza praca, gdyby nie wasze oddanie, zaangażowanie, wasze pomysły, wasze projekty, wasze czasami przelane może łzy, pot, nerwy, wzburzenie, niezadowolenie. To wszystko przekłada się w końcowym rozrachunku na sukcesy, które są zauważane i doceniane na forum europejskim, które są zauważane i doceniane na forum światowym. Wchodzicie państwo najszybszym tempem na pudło i na tym pudle przesuwacie się coraz wyżej w górę. Jesteście w tym momencie, o ile się nie mylę, jedynym zakładem w ArcelorMittal Poland, który może poszczycić się tytułem złotego medalisty. To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki czasowi, które poświęcacie na szkolenia, dzięki waszym przemyśleniom, dzięki waszym różnym fajnym ideom, które później przekuwacie i wdrażacie w codziennym życiu, zakład idzie do przodu, zakład się rozwija, zakład może się pochwalić nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, zakład może się pochwalić dobrymi wynikami w dziedzinie jakości. Ja stając przed wami w dniu dzisiejszym w imieniu dyrekcji wykonawczej, w imieniu swoim jako dyrektora personalnego, ale również w imieniu zarządu, dziękuję wam za ten czas poświęcony na właśnie wkład w tworzenie produktów, z których chce korzystać świat. Świat, który pędzi do przodu, świat, który zmierza w kierunku dalszej digitalizacji, automatyzacji, ale nie zapomina o tym, że podstawowym produktem, jednym z ważniejszych produktów niezbędnych, aby powstawały różne przedmioty codziennego użytku, jest stal. I wy właśnie w tym procesie uczestniczycie. Dzisiaj możecie popatrzeć na to z perspektywy swojego jubileuszu. Zaczynacie od jubileuszu 20-lecia, ale przechodzicie poprzez kolejne progi 25-lecia, 30-lecia, 35, 40, a nawet mamy w swoim gronie, nie wiem czy tutaj z nami na sali, również i 45-latków. Spróbujmy to porównać do czasu spędzonego w związku małżeńskim. W związkach też celebrujemy, też obchodzimy, też świętujemy srebrne, złote, diamentowe gody. Ja oczywiście wszystkim państwu życzę, abyście w jak najlepszym zdrowiu, samopoczuciu i w pełni zadowolenia wspięli się na złote gody pracownika i osiągali również u nas poziom 50-lecia pracy w jednym zakładzie. Oczywiście te lata to nie tylko wzloty, to czasami upadki, ale chciałabym, aby dzisiaj świętując swój jubileusz, żebyście wspomnieli sobie te momenty, z których jesteście najbardziej dumni, to co wam się udało. Pamiętajcie o tym, to na pewno napędzi was wiarą i energią, aby dalej uczestniczyć w tym dziele tworzenia nowych, nowoczesnych produktów stalowych. Dla tych z państwa, którzy może są już bliżej emerytury, życzę takiego dystansu i zastanowienia się nad tym, co jest moją pasją, i uwzględnienia faktu, że na emeryturze będziecie mieli dużo więcej czasu, aby się tym swoim pasjom, hobby poświęcać. Więc życzę łowienia dużych ryb, hodowania jak największych pomidorów, czy czego sobie tam państwo byście nie wymarzyli. Wszystkim państwu życzę osiągnięcia kolejnych lat życia, kolejnych lat pracy w jak najlepszym zdrowiu, bez wypadków, z pełną satysfakcją i dumą z tego, że pracujecie w ArcelorMittal Poland. Życzę państwu wszystkiego dobrego.
Tutejsza huta to już naprawdę wielki kawał historii, bo prawie 200-letniej, założona w 1828 roku, na tamte lata mogła poszczycić się najnowocześniejszymi urządzeniami na napęd parowy, m.in. wielkim piecem czy żeliwiakiem. I jak się okazuje, co roku można się chwalić czymś nowym i to myślę, że jest miłe i wspaniałe. Hutnicza praca, szanowni państwo, sami o tym wiecie, przekonujecie się każdego dnia, że nie należy do łatwych. I choć dzisiaj hutnictwo nie przypomina w niczym tego sprzed lat, to jednak nadal wymaga wiedzy, profesjonalizmu, poświęcenia i właściwych umiejętności. Szanowni państwo, to teraz już, żeby nie przedłużać, zmierzamy do tych, którzy dzisiaj tutaj są najważniejsi, do jubilatów. Pani dyrektor powiedziała, że życzy wszystkim wielu wspaniałych lat pracy. Jest dzisiaj tutaj jeden taki jubilat, który no, przepracował już sporo. Co prawda jest na zasłużonej emeryturze, ale dzisiaj razem z nami. Ale nim wyczytamy jego nazwisko i go tutaj poprosimy, to powiem tylko, że w sumie dzisiaj 65 pracowników tutejszej huty zostało wyróżnionych dyplomem za długoletnią pracę. I w tym momencie chciałbym zaprosić tego z najdłuższym stażem lat, a więc człowieka, który przepracował równo 50 lat, już gotowy do startu, bo kiedyś przecież to też część żużlowego Śląska. Jerzy Wawrzyczek, 50 lat pracy. Gratulujemy i zapraszam jeszcze do nas 45-latków. Andrzej Baraniok, Leszek Cieślak, Eugeniusz Faj, Mirosław Grochowina, Krystian Langer, Andrzej Stencel. Oczywiście brawa jak najbardziej wskazane i zasłużone w tym momencie. Zapraszam panią Monikę Roznerską, pana Tomasza Dziwniela i pana Marka Adamczyka, aby czynili teraz swoją powinność i naszym zacnym jubilatom wręczyli m.in. pamiątkowe dyplomy. Maciej Fabiszak, Andrzej Frankę, Marian Hadryś, Roman Król, Andrzej Kulejewski, Jacek Kupiec, Piotr Lech i Piotr Lelonek. 40 lat pracy. Gratulujemy i zapraszamy. Jeszcze raz gratulujemy. To była pierwsza grupa jubilatów z 40-letnim stażem, a drugą grupą z 40-letnim stażem są następujące osoby. Zbigniew Łysiak, Ilona Michalak, Tadeusz Niemiec, Henryk Nowożyn, Andrzej Roter, Michał Szymura, Andrzej Uglosz i Grzegorz Żydek. Zapraszamy państwa.
Szanowni Państwo, 35 lat pracy mają na swoim koncie następujące osoby. Kornelia Bańczyk, Beata Baraniok, Adam Blacha, Wojciech Borowiec, Janusz Dornia, Bożena Frysz, Stefan Chojka, Andrzej Idzik, Piotr Kostosz i Marek Kucza. I jeszcze mamy jedną grupę 35-latków, a są nimi Państwo Ryszard Langrzyk, Bogdan Lewoc, Marek Łazaj, Andrzej Major, Dariusz Masarski, Jarosław Ogłaza, Piotr Palasz, Adam Perlicki, Ryszard Selega i Marek Sówka. Zapraszamy do nas, sami panowie w tej grupie. I zapraszamy do nas osoby, które mają 30 lat pracy na swoim koncie, a są to Witold Foltyn, Marek Frelich, Mirosław Gołąb, Michał Jankowski, Krzysztof Kalus, Michał Kloze, Damian Kozakiewicz, Mirosław Kurzawa i Arkadiusz Lipich. Lat pracy mają jeszcze kolejne osoby tutaj zgromadzone na sali, a są nimi Grzegorz Majster, Piotr Mika, Damian Molendowski, Sławomir Osadnik, Grzegorz Pyka, Jan Rybsztajn, Adam Wirski i Dariusz Wygasz. A teraz te osoby, które mają na swoim koncie 25 lat pracy, a są nimi. Paweł Górak, Wojciech Marczyński i Karina Salwiczek. Zapraszamy Państwa do nas. No i ostatnia grupa tych, którzy mają na swoim koncie w porównaniu z niektórymi dzisiaj tutaj na tej sali niewiele, bo 20 lat, ale to też już spory szmat czasu. Marek Adamczyk, Ireneusz Staniów, panie dyrektorze, teraz będzie dwa w jednym. Ten dzisiejszy jubileusz pokazuje, zresztą jak kolejne odbywające się w latach ubiegłych,
że huta łączy pokolenia, że tutaj to doświadczenie łączy się z młodością, z fantazją, doświadczenie przeplata się z tym, co jest ważne, a więc siłą młodości. I dzięki temu myślę, że właśnie też Świętopłowicka Huta może świętować takie triumfy i co roku podnosić sobie wyżej tą poprzeczkę. Dotarł do nas prezydent miasta Świętopłowice Daniel Beger. Proszę o przywitanie prezydenta gorącymi brawami. Jeżeli mógłbym prosić, panie prezydencie, teraz o kilka słów dla nas hutników w naszym kierunku, to bardzo proszę. Czym byłby Dzień Hutnika bez takich zakładów pracy jak ArcelorMittal? W zasadzie kolejną kartką w kalendarzu, która jutro nie miałaby żadnego znaczenia, tak samo jak nie miałaby go wczoraj czy przedwczoraj. Bardzo się cieszę, że jest taka okazja, żebyście Państwo mogli wspólnie tutaj przy stole razem z władzami zakładu zasiąść, tak żebyście, trochę mnie tutaj ta przestrzeń niepokoi, tak jakby rzeczywiście ktoś próbował albo coś próbowało się tutaj tak odseparować się tych, którzy zarabiają więcej od tych, a chociaż może nie wiem, nie znam realiów. Jeden z prezesów mówił, szanowni państwo, niestety prezes nie mógł do państwa przybyć, ale on zarabia tyle, co wy, razem, wszyscy. Więc akurat nie znam tutaj tych relacji. Mam nadzieję, że państwo, skoro też tutaj jesteście, to znaczy, że jesteście związani z tym zakładem i albo już przywykliście do tych warunków, albo one są rzeczywiście satysfakcjonujące. Cóż więcej powiedzieć. No, Dzień Hutnika to wasz dzień. Bardzo się cieszę, że mogę w tej uroczystości uczestniczyć. Mam nadzieję, że z kilkoma osobami będę mógł tutaj jeszcze zamienić słowo. Widzę tu paru znajomych. Widzę paru nieznajomych, także bardzo chętnie, tym bardziej też uczestniczę w tych uroczystościach, bo to jest okazja do tego, żebyście Państwo również nie tylko między tutaj w zakładzie te relacje zacieśnili, ale również możecie ze mną, możecie też z tymi władzami tutaj, tak się złożyło w tym roku, że przewodniczącym Rady jest wasz pracownik Zbyszek Nowak, co też jakby mam nadzieję będzie pozwalało Państwu zacieśniać te relacje z władzami miasta. Ja deklaruję pełną otwartość do współpracy i z zarządem, i z dyrekcją tutaj, ale też z pracownikami. Także życzę naprawdę bardzo miłej i udanej zabawy i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy jubilaci, życzę wszystkim wspaniałych kolejnych rocznic, jubileuszy, aby te otrzymane dzisiaj zegarki odmierzały tylko wspaniałe, miłe chwile w życiu każdego. Organizatorom dziękuję, że po raz kolejny mogłem dzisiaj tutaj być i kolejny raz świętować z Wami zacne jubileusze, których oczywiście życzę